Przed nami zadanie z naszego portalu i chodzi o to, aby dopasować rysunek do układu równań. Więc ja to sobie przekopiowałem i spróbujmy teraz rozwiązać. Czyli tak, pytanie jest, który z rysunków reprezentuje rozwiązania układu równań? I pierwsze równanie jest y równe x plus 1, to jest równanie prostej, a drugie równanie jest y równe x kwadrat minus x minus 2. Czyli tutaj mamy dwa wykresy funkcji, no i punkty przecięcia reprezentują rozwiązania tego układu równań. No i może popatrzmy. Zajmijmy się najpierw tym równaniem. To jest równanie prostej. Współczynnik kierunkowy jest 1 i punkt przecięcia z osią y jest 1. Popatrzmy, która prosta temu odpowiada. No widzimy, że ta prosta na pewno nie, dlatego że ta ma ujemny współczynnik kierunkowy. Czyli możemy to wyeliminować, na pewno nie czerwony rysunek. Na pozostałych trzech rysunkach mamy tę samą prostą, prawda? Czyli pozostałe trzy rysunki, ta prosta to rzeczywiście jest ta prosta. To teraz przejdźmy do drugiej funkcji. No, wykresem tej funkcji jest parabola. Ponieważ współczynnik przy x kwadrat jest dodatni, to parabola ma ramiona do góry. No, skoro parabola ma ramiona skierowane do góry, to spośród trzech rysunków, które nam zostały, tylko jedna parabola ma ramiona skierowane do góry. Wobec tego tylko niebieski rysunek może reprezentować nam ten układ równań i to są jego rozwiązania. Właściwie możemy sobie sprawdzić, prawda? Sprawdźmy, czyli rozwiązania byłyby tak, punkt minus 1, 0 i punkt 3, 4. No to tak, punkt minus 1, 0, oczywiście tak, x równe minus 1, y równe minus 1 plus 1, tak, leży na tej prostej. Punkt 3, 4 też leży na tej prostej, więc oba te punkty leżą na prostej, tak jak to rysunek wskazuje. No i jeszcze sprawdźmy, czy na tej paraboli leżą. Czyli policzmy wartość tej funkcji w punkcie minus 1, to jest 1, minus, minus 1 i minus 2, czyli 1 plus 1 minus 2, czyli 0. Dobrze, czyli rzeczywiście punkt 0, minus 1, 0 należy do tej paraboli. No i jeszcze wartość tej funkcji w punkcie 3 to jest 3 do kwadratu minus 3 minus 2, czyli 9 minus 5, czyli 4, więc rzeczywiście również ten punkt leży na tej paraboli. Zatem rysunek niebieski reprezentuje nam rozwiązania tego układu równań. Sprawdźmy to, zaznaczmy rysunek niebieski i sprawdźmy rozwiązanie. Wspaniale. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.